Otwórz egwodziennik do wybranej klasy. Przejdź do Zarządzania Uczniami. Kliknij Organizowanie klas, aby utworzyć nową klasę. Kliknij przycisk Utwórz Nową klasę i wpisz nazwę klasy w oknie, które się pojawi. Wróć do panelu Zarządzania Uczniami i wybierz Tworzenie loginów. W pierwszym kroku wskaż klasę, do której chcesz dodać uczniów. Wskaż, ile nowych loginów dla uczniów chcesz utworzyć dla danego dostępu do programu. Wprowadź przedrostek, na podstawie którego zostaną utworzone loginy dla uczniów. Przedrostek powinien mieć od 3 do 7 znaków. Mogą to być np. inicjały szkoły. Zobaczysz loginy które zostaną utworzone. W następnym kroku rozpocznie się pobieranie pliku PDF z loginami i hasłami uczniów. Zostanie on również wysłany na Twój adres e-mail.